Rewolucja śmieciowa to nie tylko nowe przepisy prawne, zawiłe paragrafy i nowy system zbiórki odpadów, z którym muszą zmierzyć się wszyscy mieszkańcy polskich miast. W Mysłowicach to także wielka lekcja ekologii skierowana do przedszkolaków i uczniów szkół wszystkich szczebli. Podczas dyżurów we wszystkich dzielnicach Mysłowic urzędnicy pomagali mieszkańcom uzupełniać deklaracje o wysokości opłat za odpady komunalne. Spotkania odbyły się w każdej dzielnicy naszego miasta, zakończyły się 25 marca, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wszystkie placówki oświatowe na terenie Mysłowic wyposażone zostały w specjalne kosze na śmieci zgodnie z kolorystyką nowego systemu gospodarki odpadami. Pojemniki zostały ustawione niedawno i tutaj segregujemy te odpady. Kampania powstała we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, a na jej realizację Urząd Miasta Mysłowice pozyskał blisko 15 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. W ramach współpracy studenci ASP przygotowali projekty wszystkich materiałów graficznych, w tym również książeczek edukacyjnych dla dzieci pod tytułem Czym nakarmić stworki. Urząd Miasta Mysłowice wydał 2600 książeczek edukacyjnych, które trafiły do miejskiego żłobka oraz wszystkich przedszkoli.